Po 60 latach sercem ogromnym, przepełnionym ogromną wdzięcznością znowu dochodzę do tego samego. Dziękuję Bogu i wspaniałym ludziom, których spotkałem w moim życiu. I w tym wieku człowiek patrzy już nie tylko do tyłu, na ten okres, który ustawicznie się wydłuża, ale patrzy z ogromną wdzięcznością. I cieszę się z tego, że dzisiaj mogę chodzić na własnych nogach, że dzisiaj cieszę się bardziej niż kiedykolwiek z każdego nowego dnia, z każdego kwiatka, z każdego promienia słońca. Do tego trzeba po prostu dojrzewać. Ale cieszę się także z tej dzisiejszej uroczystości. W imieniu księdza arcybiskupa Kowalczyka nie będę mówił, bo on ma równie ciekawe, najciekawsze życie, co pomimo, że mnie upoważnił. Ale rozumiem, że z tytułu wieku, mówię tutaj jako pierwszy, wielki Bóg zapłać za tę miłą niespodziankę. Raz jeszcze powtarzam, nie spodziewałem się tego, że to będzie miało taki uroczysty charakter. Serdeczne podziękowanie za kolejny medal, ale to medal z włócznią Małowieckiego i Schronem. Więc to jest, ja bym powiedział, medal patriotyczny, który jest bardzo ściśle związany z Gniezdem. Chociaż włócznie nam zabrali. Ja chciałem tę włócznię na tysiąclecie sprowadzić tutaj. I pytałem księdza kardynała Macharskiego na tysiąclecie. Pożyczycie nam włócznię? A on mówi, wy też macie replikę. Tak, to jest naprawdę bardzo cenna pamiątka historyczna. No nie mówiąc o Bolesławie Chrobrym, o naszej królewskiej stolicy, która za moich czasów dzięki poparciu władzy miejscowej stała się także miastem świętego Wojciecha. Wielkie Bóg zapłać, dziękuję wszystkim i szczęść Boże na tę przyszłość, która jest przed nami radosną i szczęśliwą.